jako gospodarz serdecznie Państwa przywitam i bardzo serdecznie podziękuję, że zechcieliście przyjąć zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło i to wielki zaszczyt, że mogę jako gospodarz, znajdujemy się na terenie Danko Hodowla Roślin z siedzibą w Choryni. W związku z tym jest mi niezmiernie miło, że to miejsce zostało wyróżnione. Dzisiaj jest miejscem, gdzie będziemy mieli, mam nadzieję, doskonały spektakl, ale przede wszystkim też doskonałą promocję tego miejsca. Ja jako gospodarz nie czuję się upoważniony do witania wszystkich z imienia nazwiska, w związku z tym poproszę organizatora, pana Emiliana Prałata, który jest organizatorem tego spotkania i wielkie podziękowania dla niego, że zechciał i włożył tyle wysiłku i zechciał zorganizować to właśnie u nas. Trudno sobie wyobrazić też zresztą inne miejsce jako najbardziej związane z tym wydarzeniami, o których tu dzisiaj będzie mowa. Proszę pana Emiliana o prowadzenie całego spotkania i miłego wieczoru. Dziękuję. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło przywitać wszystkich Państwa w ten jakże piękny, piątkowy, popołudniowy dzień. Cieszę się, że tak licznie zechcieliście Państwo przybyć do Choryni, do miejscowości, która ma niebywałą historię, która powinna być i mam nadzieję, że jest zapisana złotymi zgłoskami w dziejach kultury i historii Polski. Pozwólcie Państwo, że poza ogólnym przywitaniem powitam także kilka osób, które w pewien szczególny sposób także przyczyniły się do tego, że dzisiejsza promocja ma miejsce właśnie w Choryni oraz które przyczyniły się do tego, że książka o Choryni mogła powstać. Dziękuję panu prezesowi Tomaszowi Dutkiewiczowi za serdeczne przyjęcie i za możliwość zorganizowania dzisiejszego spotkania w tym właśnie miejscu. Chciałbym bardzo serdecznie powitać posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Wojciecha Ziemniaka. Słowa gorącego pozdrowienia przesyła również pan poseł Jan Dziedziczak, który niestety w dniu dzisiejszym nie mógł przybyć, ale jest z nami, pozdrawia nas wszystkich, także myślę, że i dla pana Dziedziczaka również brawa. Witam serdecznie pana Bernarda Turskiego, starostę powiatu kościańskiego. Witam gorąco pana Andrzeja Przybyłem, wójta gminy Kościan. Witam również jego zastępcę, pana Mirosława Dudę. Niezwykle serdecznie i ciepło pragnę powitać pana profesora Jana Skuratowicza, recenzenta książki o Choryni. Witam serdecznie pana Piotra Ruszkiewicza, przewodniczącego Rady Miasta Kościana. Witam serdecznie pana Macieja Kasprzaka, zastępcę burmistrza miasta Kościana. Słowa gorącego pozdrowienia kieruję w stronę pana Pawła Buksalewicza, przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego. Niezwykle ciepło i serdecznie witam panią dr Elżbietę Olender, dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie. Witam gorąco pana Jacka Nowaka, burmistrza miasta i gminy Krzywi. Witam gorąco pana Aleksandra Starzyńskiego, emerytowanego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Witam niezwykle serdecznie księdza Pawła Skrzypczaka, dziekana dekanatu kościańskiego i proboszcza parafii farnej w Kościanie. Witamy serdecznie. Witam gorąco pana Andrzeja Jęcza, prezesa stadniny koni w Racocie. Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich pracowników firmy Danko, a w sposób szczególny chciałbym powitać panią Danutę Hondzlik, pana Tadeusza Leśniaka, doktora Karola
Marciniaka. Witamy serdecznie i dziękujemy Państwu za pomoc, życzliwość w organizacji tego przedsięwzięcia. Witam serdecznie pana Macieja Cudaka, nadleśniczego Nadleśnictwa Kościół. Witam pana Pawła Wachowiaka, prezesa spółki Spójnia Nochowo. Jest mi niezmiernie miło powitać członków rodziny Taczanowskich, którzy w dniu dzisiejszym zechcieli przybyć do Choryni. Witam serdecznie pana Grzegorza Taczanowskiego z małżonką, panią... Witam serdecznie panią Ewę Taczanowską. Witam państwa Marię i Andrzeja Taczanowskich. Witam panią Zofię Uniejewską. Oraz również z rodziny Taczanowskich witam państwa Ewę i Andrzeja Belina Brzozowskich. Pragnę powitać także pana Stanisława i Piotra Chłapowskich. Witam serdecznie wiceprezesa Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, profesora Mirona Urbaniaka. Witam artystów, którzy w dniu dzisiejszym uświetnią nasze spotkanie, a w sposób szczególny pragnę powitać mieszkańców Choryni, którzy są autentycznymi gospodarzami tego miejsca. I również w sposób niezwykle serdeczny chciałbym powitać pana Piotra Matuszkowiaka, sołtysa wsi Choryń. Pozwólcie państwo na małą prywatę. Pragnę też powitać moich rodziców, siostrę z rodziną. Dziękuję, że jesteście i też mnie wspieracie. Proszę państwa, na moje wystąpienie i kilka słów przyjdzie jeszcze pora. Niemniej jednak w tej chwili chciałbym poprosić o zabranie głosu pana Bernarda Turskiego, starostę powiatu kościańskiego. Drodzy państwo, serdecznie wszystkich witam. Chciałem serdecznie podziękować panu doktorowi prałatowi za zaproszenie na tą dzisiejszą uroczystość. Może takie wspomnienie. Kilka lat temu z żoną mieszkaliśmy tutaj w domu, którego już nie ma. Zostały same fundamenty. To już bardzo, bardzo dawno temu było. Drodzy państwo, kiedy zapytamy przypadkowego mieszkańca ziemi kościańskiej czy Wielkopolski, z czym kojarzy mu się Choryń, zapewne wielu odpowie Danko. Mniej liczni wymienią nazwisko Adama Mickiewicza, jeszcze mniej liczni Taczanowskiego. Czy to dużo, czy mało? Pytanie jest z tych retorycznych, bowiem Choryń to zdecydowanie więcej. Dzisiejsza nasza obecność na promocji książki poświęconej tej właśnie miejscowości jest tego dowodem. Pobyt Adama Mickiewicza w naszych okolicach niewątpliwie przyczynił się do zapisania Choryni na kartach dziejów, literatury i historii. To tutaj zrodził się zamysł, a być może i strofy Reduty Ordona. A ilu z nas zna ten utwór na pamięć? Ilu byłoby w stanie powiedzieć, kim był Ordon? 1863 rok i kolejny zryw narodowy spowodował, że za broń chwycił Edmund Taczanowski, zapalony i szczery demokrata, a przy tym wierny syn tej ziemi. Skazany za udział w powstaniu na karę śmierci, dopiero po latach uniewinniony, wrócił schorowany do Choryni. Tutaj zmarł i tutaj został pochowany.
Lecz ile dzisiaj wiemy o tym wielkim bohaterze i o jego losach? Wreszcie Danko, największa w Polsce spółka zajmująca się hodowlą zbóż. Co jednak robi w Choryni, skoro jej założyciel Aleksander Janasz swe prace zainicjował pod Radomiem? Zaledwie te trzy pytania niech będą odpowiedzią na pytanie o naszą wiedzę na temat Choryni. Książka, drodzy Państwo, z powodu której się spotykamy w dniu dzisiejszym, jest odpowiedzią na te dociekania. W swej pracy dr Emilian Prałat spróbował przybliżyć nam wszystkim dzieje tej wyjątkowej miejscowości. Uczynił to przez zaprezentowanie jej historii, postaci z nią związanych, piękna zabytków, które choć może nie tak spektakularne jak w innych zakątkach Polski, to jednak zachowują swą rodzimością i związkiem z historią ziemi kościańskiej. Piąty tom z serii Miejsca i sztuka porusza nie tylko kwestie estetyczne i zabytkoznawcze, ale dotyka tematów trudnych, czy przez wiele lat budzących emocje, jak chociażby słynnej sprawy choryńskiej związanej z jej sprzedażą sprzed ponad wieku. Niepublikowane dotychczas materiały źródłowe rzucają światło na tamte wydarzenia. Historia nigdy nie należała do tematów łatwych i jednoznacznych. W tej książce o sprawach trudnych, wymagających, mówi się w sposób przystępny i nieoceniający. Dzisiaj, kiedy historia tak często bywa naginiana do koniunkturalnych celów, takie spojrzenie, obiektywność i rzetelność naukowa są niezwykle cenne. Historia, drodzy Państwo, to coś więcej niż daty zapisane na kartach podręczników i nazwiska wyryte w kamieniu. To część naszej osobowości społecznej i politycznej, wrażliwości i sposobu widzenia świata. To fundament, na którym budowana jest teraźniejszość i na którym wzniesiona zostanie przyszłość. Historia to też nieocenione źródło wiedzy. Niestety jeszcze wiele obiektów historycznych znajdujących się na terenie ziemi kościańskiej, mimo Pana wielkich starań, Panie Doktorze, za co serdecznie w imieniu mieszkańców powiatu dziękuję, do dziś nie doczekało się rzetelnych opracowań, dlatego tym mocniej cieszy fakt ukazania się Pańskiej fachowej, powstałej w oparciu o głęboką wiedzę publikacji, która będzie nie tylko pozycją o znaczeniu historycznym i monograficznym, ale także ważnym punktem budującym poczucie tożsamości lokalnej. Niezwykle ważnym, ale jednocześnie subtelnym elementem wychowania młodego pokolenia we wrażliwości i szacunku do przeszłości. Ufam, że zostaną one docenione. Naszą tożsamość budujemy w oparciu o pamięć historyczną. Z jednej strony poprzez dzieje powszechne czy ogólnopolskie wydarzenia, takie jak wybuch zwycięskiego powstania wielkopolskiego, z drugiej jednak trzon tożsamości stanowią lokalni bohaterowie i wybitne jednostki, które zdolne były poderwać i zgromadzić wokół siebie tłumy. Na przykładzie Choryni doskonale się to uwidacznia. Mieszkańcy miejscowości mogą być dumni z wkładu, jaki ich przodkowie i jaki ich wspólnota wniosła do dziejów ziemi kościańskiej. Przywołać wystarczy wspomnianego wyżej Taczanowskiego czy wielu powstańców wielkopolskich, jacy z tej miejscowości wyruszyliby walczyć o swoją małą ojczyznę. Seria, drodzy Państwo, Miejsca i sztuka doktora Emiliana Prałata
na stałe wpisała się w kulturalny pejzaż regionu. Wraz z kolejnymi tomami następne miejscowości regionu zostają odkryte, przybliżone, a my możemy nierzadko z detektywistyczną wręcz dokładnością poznawać ich tajemnice i odkrywać ich skarby. Doktor Prałat swoimi książkami chce ją zatrzymać, byśmy wszyscy mieli szansę na moment przenieść się w świat, którego świadectw z dnia na dzień jest coraz mniej i byśmy poczuli autentyczną dumę z miejsca, w którym przyszło nam żyć i pracować. Dzisiejsza promocja to święto tej miejscowości i święto tej społeczności. I dodajmy, że święto odmienne, jak każda poprzednia uroczystość towarzysząca książce. Ze szczególnym uznaniem powiat kościański spogląda na działania doktora Prałata. Nie tylko jako społecznego opiekuna zabytków, ale także jako organizatora wyjątkowych wydarzeń kulturalnych. Jednym z nich jest dzisiejsza promocja. Za ten trud i za determinację, która tak wielu nam daje okazję uczestniczenia w wyjątkowych spotkaniach, chciałbym panu, panie doktorze, z całego serca podziękować. Cieszę się zarazem, że powiat kościański ma swój udział w wydaniu także tej książki. Drugim powodem do radości jest rok, w którym obchodzimy stulecie wybuchu zwycięskiego powstania wielkopolskiego i rocznicę odrodzenia Polski. Dzięki tak wielu elementom dzisiejszego spotkania pamięć o tamtych wydarzeniach jest żywa i obecna. To wartość dodana, która towarzyszy książce i powoduje, że mamy okazję uczestniczyć w tych radosnych rocznicach. Mam nadzieję, że niebawem spotkamy się na kolejnej miejscowości, by także ją odkryć, by zachwycić się jej pięknem, by na nowo spojrzeć na to, co wydawałoby się nam dobrze znane. Ufam, że autorowi nie zabraknie sił i determinacji, jak również grona życzliwych i gotowych do wsparcia osób, czego z serca życzę doktorowi Prałatowi. Państwu natomiast życzę w pierwszym rzędzie wciągającej lektury oraz niezapomnianego wieczoru w pięknej Choryni. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za te niezwykle ciepłe i serdeczne słowa. O zabranie głosu chciałbym prosić pana Andrzeja Przybyłem, wójta gminy Kościan. Dzień dobry państwu. Jest mi niezmiernie miło, że jako wójt gminy Kościan możemy gościć w dzisiejszym spotkaniu tak wielu dostojnych gości. Moi drodzy, jesteśmy w sercu Wielkopolski, na terenie ziemi kościańskiej gminy Kościan. Nasza gmina dzisiaj ma już ponad 16 tysięcy mieszkańców, którzy mieszkają w 37 sołectwach. Ja z wykształcenia jestem rolnik, ale od 90 roku włączyłem się w próbę niesienia służby na rzecz mieszkańców poprzez pracę w samorządzie. Ostatnie 4 lata z woli mieszkańców powierzono mi funkcję wójta gminy Kościan. Moi drodzy, ja myślę, że wzorem dobrych cech naszych ojców wspólnie z Radą próbujemy dobre standardy pracy organicznej wdrażać na terenie naszej gminy na co dzień. Budujemy nowe wodociągi, budujemy kanalizacje sanitarne, nowe drogi, nowe ścieżki, dbamy o szkoły, oczyszczalnie, oświetlenia, odwodnienia i tych tematów można byłoby tutaj wymieniać, ale cieszę się, że dzięki takim osobom jak Emilian możemy od czasu oderwać się od tej organiki i trochę włączyć się poprzez wspieranie jego pracy,
dzięki której możemy trochę wrócić do korzeni tych wspaniałych miejsc na terenie naszej gminy, tych wspaniałych ludzi, którzy są z tymi miejscami związani. Znajdujemy się dzisiaj już w trzecim miejscu, które trafiły na warsztat Emiliana po Turwi, Racocie. Dzisiaj jesteśmy w Choryni. Pamiętam, jak rozmawialiśmy, że z tą Chorynią może być kiepsko, bo brakuje tych materiałów. Ale Emilian ma tą zdolność, że potrafi wykopać spod ziemi wszystkie informacje, które dzięki jego pracy dzisiaj poprzez tą kolejną książkę mamy możliwość pozyskać bardzo, bardzo dużo wiedzy. Ja również, Emilianie, życzę Ci, aby z tych 37 sołec na ten Twój warsztat trafiały kolejne cenne, piękne miejsca i mogę zadeklarować, że wspólnie z radnymi gminy Kościan będziemy w tych staraniach Cię wspierać. Dziękuję. Proszę Państwa, przy tak dużej liczbie świadków nie muszę mówić, że trzymam za słowo. Proszę Państwa, chciałbym poprosić fachowca nad fachowców, speca nad specami, profesora Jana Skuratowicza o kilka słów na temat Choryni, książki, a być może i nieco szerszego kontekstu. Dzień dobry Państwu. Bardzo trudno jest mówić po tak pięknych elementach laudacji, które usłyszeliśmy od różnych stron, ale Chorynia jest, to jest piąta książka. Ja myślę, że to jest obieg bardzo, był obieg bardzo trudny. Ze względu na to, że nałożyły się dziury faktograficzne, nieszczęśliwy przed wielu laty rozpoczęty i zrealizowany remont tego budynku za moimi plecami, który skończył się totalną jego przebudową i budową de facto na starych fundamentach, bez właściwych badań wtedy zrobionych. I niejasną sytuacją tego drugiego dworu, który czasami nazywany jest nowym dworem, czasami nazywany w rozmaitych przewodnikach oficyną. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nietypowym założeniem. Niewątpliwie powstałem około roku 1800, teśmy z Emilianem uzgodnili, że ta data około 1800 jest datą prawdziwą i chyba możliwą, bo mamy wjazd, nie mamy pałacu, mamy dwie oficyny. To jest sytuacja wyjątkowa, ponieważ park jest za moimi plecami. Tam są, były ogrody, a tam był majątek, który zresztą folwark był, jest późniejszy. No i gdzie jest ten dwór? Normalną sytuacją takiego budynku z początku XIX wieku jest podjazd, gazon, na którym Państwo siedzicie, dwór i dwie oficyny po bokach. To można pokazywać w większości ówczesnych realizacji, od Baszkowa chociażby pod Krotoszynem, Bożędziczki, multum takich tego rodzaju rozwiązań znanych. Tutaj tego nie ma. Trzeba było zadać pytanie, dlaczego tego nie ma? I co znaczy to ostatnie skrzydło, które rzekomo nie zostało przebudowane, ale ma sklepienia, a więc zupełnie nie pasuje do architektury z początku XIX wieku. I dopiero próba odpowiedzenia, czytania i zapoznania się z historią rodziny właścicieli Drwęskich, potem Taszanowskich, pozwala spojrzeć nieco inaczej. Zwracam Państwu uwagę, że w tamtym budynku mieszkał Mickiewicz. Nie mieszkał w tym budynku. W tym budynku mieszkali właściciele. W tym momencie tamten budynek powstał około 1820 roku, kiedy rodzina się rozrosła i nie można było w tym niewielkim parterowym budynku bez pokoi na górze, bo nawet jeżeli były, to były pokoje dla służby, bo ktoś musiał obsługiwać, żeby można zmieścić rozrastającą się rodzinę. Ojca, matkę, właściciela, jego żonę, jego dzieci i całe otoczenie także najbliższej rodziny. Stąd pojawił się ten drugi dwór, już nieco inny, ale także tak jak i ten dwór, nigdy nie przebadany. To jest taka charakterystyczna rzecz bardzo często w Wielkopolsce, że podejmuje się remont, bierze się opracowanie historyczne, zleca się,
To opracowanie czasami jest lepsze, czasami jest gorsze. Jeszcze badania archeologiczne czasami się zrobi, bo to jest wymóg konserwatora wojewódzkiego, ale już badań architektonicznych nie. Ja w momencie, kiedy Emilian poprosił o konsultację na tym, co zrobić z tym jednym i drugim budynkiem, stałem w sytuacji, no dobrze, ale ja chcę wejść do środka. Bo ja tu byłem w latach 70., w początku lat 70., kiedy wpisywałem większość tych obiektów do rejestru zabytków. A to już jest bardzo wiele lat temu. I wystarczyło wejść do tego nowego pałacu, do nowego dworu, żeby wszystko stało się jasne. Tego dlaczego przez wiele lat temu, bardzo wiele lat temu, jeszcze kiedy istniało województwo leszczyńskie, nikt tego nie zrobił. Nikt nie zajrzał, nikt nie zrobił dokumentacji, chociażby fotograficznej, także tego dworu też nie ma dokumentacji. A powinna być. Jeżeli był remont konserwatorski, powinny być zdjęcia, powinny być opisy, powinny być szczegółowe plany. I staliśmy w sytuacji, właśnie nie wiadomo, co dalej zrobić. Mamy odbudowany dwór, której funkcji jest bardzo trudno określić, bo z tyłu była dobudówka. Pytanie, jak to funkcjonowało? Po 820 roku, kiedy umiera żona właściciela, po ślubie nowego właściciela, pytanie, gdzie jest kuchnia? To są rzeczy, które są oczywiste dla badacza dworu. Gdzie jest kuchnia? Gdzie są pokoje gościnne? Gdzie są pokoje mieszkalne? Ponieważ to jest okres, kiedy istnieje pewna reguła, znana w Wielkopolsce, ale nie tylko. W momencie, kiedy pojawia się problem, jakby to powiedzieć, kto rządzi kuchnią i kto rządzi służbą? Starsza pani czy młodsza pani? To jest źródło wszelkich konfliktów. Znamy z różnych sytuacji, chociażby z Łańcuta, gdzie wielka Elżbieta Potocka po ślubie z swoim mężem miała problem, kto rządzi kuchnią i kto rządzi służbą. Czy stołek, czyli wiaderko, prawda, bo ubikacji w Łańcucie w tym czasie, po końcu XVIII wieku nie było, czy początku XX, przepraszam. Było wiaderko, prawda, z takim krzesełkiem noszony, lokaj przynosił. I kto? Starsza pani miała pierwszeństwo, prawda? Wszyscy musieli czekać, bo to było jedno wiaderko, prawda, na te nieczystości. I to jest dalej, kto rządzi kuchnią, a więc co będzie na obiad? Co będzie na śniadanie, co będzie na kolację? Oczywiście mężczyźni się tym nie przejmowali. To bądźmy, rzadko się ktoś zajmował. Natomiast u pani był to problem. Starsza pani czy młodsza pani? Stąd bardzo częste zjawisko w Wielkopolsce, na przykład u Chłopowskich, gdzie młodzi zostają wypchnięci do folwarku. Rządźcie się sami, nauczcie się rządzić sami, a my będziemy mieli tutaj spokój. Bo tu też jest potrzebny spokój. Są wnuki, lepiej mieć wnuki u siebie od czasu do czasu, niż wnuki na co dzień. To nie muszę tłumaczyć państwu. To jest znana prawda, bo jak mówię, gości też lepiej mieć co jakiś czas niż ciągle. I tutaj mamy takie sytuacje jak w Zimnej Wodzie chociażby, gdzie w momencie ślubu jednego z Wycielskich cała rodzina wybudowała nowy pałac, żeby nie mieszkać razem z młodymi. Bo to jest źródło konfliktów. To zresztą państwo, patrzę tak na wszystkich wiekowo, jesteśmy tego świadomi. To zawsze jest w ciasnych mieszkaniach minionego okresu, zawsze był problem zaciśnienia kto, co i tak dalej. I to jest taki, Chorynia jest takim przypadkiem, gdzie właściwie gdyby kiedyś zrobiono to spojrzenie, sprawdzono pewne rzeczy, byśmy widzieli więcej. Myśmy tutaj po analizie właśnie dwugodzinnej tamtego budynku, bo ten był całkowicie przebudowany, znaleźli i dawną kuchnię, bo były dwie kuchnie. Bo nie mogło być kuchni, bo trzeba przenieść posiłki. Nie muszę paniom tłumaczyć, że niesienie ciepłego garnka, prawda, przez taki odcinek czasu, to jest około miejsca 50 metrów, to dochodzi, że to jest zimne, tak? Więc trzeba podgrzać. Musi być kuchnia. I była kuchnia tam, gdzie siedzą państwo na tych schodach. Była na parterze prawdopodobnie kuchnia, a na górze była sala jadalna. Bo znowu nie było to tak, że była jedna sala jadalna. Wielkopolska jest na wysokim poziomie kultura materialna w
tym czasie, i także i później, i także i wcześniej. I jadalnie są odrębne. Przy stole siedzą właściciele. To jest odrębny stół, tak? Bo się starsza pani, córka czy synowa, syn, dzieci nie. Dzieci, przypominam, nie miały prawa brać udziału w posiłkach, dopóki nie doszły do pewnego wieku. Na tych 12-13 lat, do tego czasu dziewczynki miały bonę i osobny stół, chłopaki miały odrębny stół i guwernera, ale u rodziców się nie pojawiały. Więc to trzeba zdawać sobie sprawę, że dlaczego tu są dwie kuchnie, dlaczego są dwie delnie. Dlatego, że tu mieszkał wdowiec, który miał prawo do swoich wymagań, do swojej opieki i nie życzył sobie, żeby tutaj stado małych dzieci latało mu po pałacu, wyło. Aczkolwiek to nie jest dzisiejsza młodzież, więc od razu może weźmy sobie spokojnie. Dzieci były inaczej trzymane, przypominam. Państwo patrząc niektórych tutaj na byłych właścicieli innego pałacu. Dzieci były trzymane krótko, nie było dyskusji. Przypomnę, jak się przypomni wspomnienia Krzysztofa Moraskiego o Turwi, o tym, jak dzieci generała, dziewczynki były wychowywane, jaki to był rygor. Nie życzyłbym dzisiejszemu pokoleniu takiego rygoru. Od 6 rano do 8 wieczorem zajęcia, odpoczynek może 2 godziny, żeby tam zjeść coś. I dwójka dziewczynek i jedna guwernantka. No, chciałbym zobaczyć dzisiejszą młodzież, która wytrzymałaby pobyt przez cały tydzień z jednym nauczycielem i uczenie wszystkich rzeczy. To jest straszna rzecz, prawda? To możemy sobie zdać sobie. I w tym momencie dopiero zdałem sobie sprawę, z czym mamy do czynienia, że te wszystkie elementy, które są teoretycznie znane, gdzie istnieje odrębne wejście dla służby, bo przecież służący niesie tacę ceramiczną. Nie ma żeliwnych garnków w tym czasie, kiedy Mickiewicz tutaj mieszka. Żeliwo jest nieznane. Niesie się tacę ceramiczną. Jak się służący potknie, no to co? Puścicie panie takiego służącego na pokoje, gdzie są wyfroterowane posadzki, gdzie leżą przepiękne kobierce, no nie wpuścicie. To jest oczywiste, prawda? Jak się potknie, no to ten dywan jest do wyrzucenia. Przecież jego nie da się wyprać, to jest wiadomo. Dywanu się nie pierze i nie da się wyprać. Wtedy się nie dało wyprać. Dzisiaj się można wyczyścić, ale to już nie jest to. No więc służący szedł odrębną drogą. Goście, którzy przyjeżdżali, nie wchodzili głównym wejściem. Bo główne wejście było wejściem paradnym. Jeżeli ktoś przyjechał równy rangą właścicielowi tego pałacu, to był przyjmowany tu, na tym podejście. Jeżeli był wyższy rangą, to wychodziło się do pojazdu, który tu podjeżdżał, prawda? Jeżeli był niższy, no to właściciel czeka w sieniach. Taka była zasada, prawda? Wyraża stratyfikacja przestrzenna, stratyfikacja możliwości poruszania się i społeczna stratyfikacja. I teraz pytanie, Adam Mickiewicz, jaki miał status? Przy wszystkich opowieściach, prawda, które kiedyś profesor Maciejewski napisał w tej książce o Mickiewiczu, facet kochliwy, prawda, otoczony tłumem kobiet, prawda, z panią Woodpolową, później słynną postacią, która tu we wszystkich tych dworach się przewija, prawda, we wszystkich wspomnieniach. No i wpuszczono by go tu. No oczywiście dla mnie, że mieszka w tamtym budynku, bo to jest tak, jakby państwo przypomnieć pałac niedaleko Poznania, niedaleko Żerkowa, pałac też Chełmińskich, gdzie w odrębnej oficynie był tak zwany Kavalierhaus. To był dom kawalerów. Tam mieszkali goście. No dlaczego? No bo oczywiście, młodzi ludzie muszą się wyszumieć. To jest stara praktyka europejska. Dawano im oficjalnie, nie szwendajcie się mi po pałacu, prawda? Bo w pałacu właściciel chce mieć spokój, żona chce mieć spokój i dzieci pilnowane. Natomiast w tej oficynie spokojnie, w drugiej oficynie była kuchnia, a tu był pałac, tak była oficyna dla gości,
którzy różnie się zachowywali, prawda? To Państwo z historii możecie poszukać. W Pałacu Świerklańcu jest cały Kavalierhaus, taki do dzisiaj ocalały na Śląsku, gdzie cesarzowi sprowadzono piękne dziewoje z całej okolicy, prawda? Ale to był inny układ śląski. I to dopiero pozwala zrozumieć, czym jest ta Chorynia. Dlaczego ona ma te dwa pałace? Być może był kiedyś pałac. My mamy wizję XVIII-wieczne, że był gdzieś pałac, ale gdzie? Nikt tego nie sprawdzał. Natomiast ten budynek jest tak gruntownie przebudowany, że też na pierwszy rzut oka nikt sobie nie zdaje sprawy, że on wyglądał inaczej. Nie było tego ganku, nie było tej wystawki, był zupełnie inny układ pomieszczeń z ciekawymi piwnicami, z wnętrzem kuchni, z klatką schodowej, której też już dzisiaj nie ma, bo te wszystkie etapy przekształcenia pałacu to wszystko zatarły. Cieszę się, że kolejny pałac, a jest tutaj ich dużo, znamy wszystkie, można powiedzieć, bo ja kiedyś prawie wszystkie wpisywałem do rejestru, te nowsze, po roku 1800. Jest ich bardzo dużo i z wszystkimi jest ogromnie ciekawa historia. Za wszystkimi stoi ogromnie ciekawa historia. Chociażby Spławie, nie tak daleko, prawda? Od Kościana, pałac w tej chwili w rękach prywatnych, zdewastowany przedtem dosyć gruntownie, czy pałac w Parsku, o niezwykłej zupełnie historii niemieckich właścicieli, Herzdorfów, który jeden zginął podczas ewakuacji w 1939 roku, a drugi był winien krwawej niedzieli w Bydgoszczy we wrześniu 1939 roku. Przy czym, co ciekawe, obaj nie zostali wzięci do wojska hitlerowskiego. Dopiero kiedy po Stalingradzie wszystko się waliło, wtedy ich uznano za godnych obrony III Rzeszy. Dlaczego? Oni nie byli pewnymi ludźmi, bo oni przedtem podpisali polską Volkslistę, jeżeli można tak określić. Pisali się, chcieli być Polakami narodowości niemieckiej i to ich zgasiło w oczach skrajnych nacjonalistycznych władz niemieckich. To zresztą dotyczy to Osiecznej, Heidebrandów, Tulasa, czy chociażby pani von Lendorf, powodowie pod Wolsztynem, że państwo te trochę dalej się posuniecie, która miała w życiorysie męża, zwracam uwagę, Żyda. Przypominam, że w wypadku osób narodowości żydowskiej ważne było nie ojciec, nie matka, tylko ojciec. Jeśli był ojciec, to nie był to Żyd. Jak była matka, to wiadomo, podlega pod ustawy. I pani ta von Lendorf pisuje w pamiętnikach, które są wydane przed tym, jak starosta w Olsztynie chciał ją wygryźć. Ale kobieta była cwana, była przedstawiona Hitlerowi. Drzwi się otworzyły i przez drzwi wyszło czterech facetów automatszmajserami tutaj, z Abwehry, od admirała Canarisa. Starosta, jak zobaczył, co się dzieje, wsiadł do powozu i nigdy więcej już nie przyjechał. Nie było żadnej próby. To też jest taki element historii, który myśmy przez lata w niektórych obiektach także na tym terenie zapomnieli. No, kto pamiętał przez lata, że w Racocie był król Niderlandów, tak? Że były inne rodziny. To było nieciekawe, to było wszystko negatywnie oceniane, bo to widzimy tę historię w jakiś sposób przytaczę. A przypomnę też Państwu na koniec, że po 1945 roku właściciele wszyscy, którzy ocaleli z rozwałek niemieckich, mieli zakaz mieszkania i wjeżdżania do miejscowości na terenie powiatu, w którym mieli dobra. To jest oficjalny był tekst. Znam to z własnej rodziny. Nie właścicieli, ale przez dziadka, który to doskonale opowiadał. I to była tragedia, no bo oni nie mogli się tu pojawić. To spowodowało ogromne straty. To, co my mówimy dzisiaj, to co pan Emilian miał problem, że nie ma źródeł. Nie ma źródeł, bo te źródła zostały albo w 1939 roku, jak wszedł Treuhänder niemiecki, zniszczone, albo zniszczone po 1939 roku, czy 1945 roku, kiedy różnie bywało z tymi dworami, prawda? W niektórych dworach służba chroniła te dwory, w niektórych
służba była bezradna wobec tłumów ludzi ze wsi, którzy przyszli na rabunek. Taka też jest prawda o Wielkopolsce. To tyle historii dla przypomnienia tego, co Państwo przed mną mówili. Mi się wydaje to bardzo ważne. Roboty jest tutaj, Panie Milanie, jeszcze bardzo dużo. Chociażby Wyskoć, niedaleko, prawda? Pałac, który nie wiadomo czym jest, bo ma konstrukcję wewnątrz browaru. Zewnątrz bryłę pałacu i do dzisiaj nie wiadomo, co to jest. No bo to nie była siedziba główna dóbr, wówczas należących do Racotu. I cały szereg jeszcze innych obiektów, chociażby to Parsko, aczkolwiek w Parsku jest taki pan, miejscowy weterynarz, członek Towarzystwa Przyjaciół Kościana, którego kiedyś poznałem, ale to jest pasjonat, prawda? No, ale książka wyszła, ale podejrzewam, że większość ludzi nie czytała, była w minimalnym nakładzie. Ale ta historia, to pokazywanie tej skomplikowanej sytuacji wielkopolskiej tutaj jest bardzo ważna, bo tylko w ten sposób możemy odtworzyć sobie tą dawną przeszłość, to co pan starosta był łaskaw powiedzieć, bo ona jest najbardziej ciekawa. Bo czarno-białe historie myśmy mieli przez ostatnie kilkadziesiąt lat, prawda? I ziemianie źli, chłopi dobrzy, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Jedni źli tośmy mieli już i tośmy doskonale przeżyli. Natomiast ta prawda jest inna. Ona jest bardziej skomplikowana i cieszę się, że tak licznie Państwo przyszli tutaj na te skromne uroczystości. Cieszę się, patrząc na niektórych, którzy te książki kupili. Sądzę, że może się to przydać. Przede wszystkim myślę, że przyda się dla młodych ludzi, którzy powinni pamiętać o tym, skąd pochodzą. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. W nawiązaniu do słów o pamięci, chciałbym niewielką modyfikację wprowadzić. Mianowicie, proszę państwa, Choryń to między innymi generał Taczanowski, to wspaniałe tradycje kulturalne tego miejsca. I myślę, że jednym z takich akcentów, który dzisiaj się pojawi, a który doskonale wpisze się w tradycję tego miejsca, będzie występ chóru Arion, który w tej chwili pragnę zaprosić, a Państwa proszę o gromkie brawa i powitanie. Proszę Państwa, chór Arion powstał w 1924 roku. 3 lata później arioniści śpiewali przed prezydentem Ignacym Mościckim. Arion jest dwukrotnym laureatem Nagrody Twórczej Miasta Kościana. W bogatym repertuarze zespołu znajdują się zarówno pieśni świeckie, patriotyczne, żołnierskie, ludowe, tańce narodowe, jak i pieśni religijne. Śpiewali m.in. z okazji audiencji generalnej u Jana Pawła II. Dla rozwoju ruchu choralnego w Kościanie burmistrz miasta Kościana przyznał chórowi Arion nagrodę Kościan Dziękuję. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym arioniści wykonają dla nas 5 utworów, wśród których znajdą się m.in. Warszawianka, Rota, a także po raz pierwszy, jeżeli mnie pamięć nie myli, od prawie 100 lat wykonany utwór Taczanowski Dobry Był. Utwór, który znamy z rękopisu, śpiewany był na melodię Krakowiaka do muzyki Ludomira Różyckiego. Przed Państwem chór Arion. Nie znamy śpiewu, wieniec Cię
naszą skroń. Wiecznie jak pomnik Twojego gniewu serczy ku Tobie błagalna dłoń. Ileż to razy Tyś nas nie zmagał, a my nie zmyci ze świeżych ran. Znowu wołamy, On się przebłagał, bo On nasz Ojciec, bo On nasz Pan. I znów powstaje ufności szersi, a za Twą wolą zjada nas wróg i śmiech nas rzuca jak głaz na piersi. A gdzież ten Ojciec, a gdzież ten Bóg? I z Archaniołem Twoim na czele pójdziemy wszyscy na krwawy bój. I na drgającym szata na ciele zatkniemy sztandar zwycięski Twój. Złąkamy braciom otworzym serca, winem ich zmyje wolności chrzest. Ten czas usłyszy podły bluźnierca odpowiedź naszą: Bóg był i jest. Kasianowski dobry był, dobry był, dobry był, pomoskali dobrze bił, dobrze bił nas. Dalej bracia do boju, do boju, do boju, a Moskali do gnoju, do gnoju raz. Dalej bracia do broni, do broni, do broni, niech nas Pan nie goni, nie goni raz. Dalej bracia do kosy, do kosy, do kosy, a Moskali za nosy raz. Dalej bracia tam dalej, tam dalej, tam dalej, tam wytniemy Moskali, Moskali wraz. A posańcy dobrzy są, dobrzy są, bo Moskali dobrze tną wraz. Poszły panny po śliwce, a za nimi myśliwce wraz. Marmarynia talary, 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 a na szyi korale, korale wraz. Gdy do domu przyjedzie, to Marynie uściśnie wraz. Cztery konie da sługu, pojedziemy do ślubu wraz. Nosi Mary złoty, tak w pozo będzie polski czas raz. Nie rzucim ziemi, sąd nasz lud, nie damy poprzeć zmowy. Polski my naród, polski lud, królewski szep piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg. Do krwi ostatniej kropli łzy bronić będziemy ducha, aż się rozpadnie w proch i pył krzyżacka zawierucha. Twierdzą nam będzie każdy wróg, tak nam dopomóż Bóg. Dziękujemy za to wspaniałe przypomnienie utworów, które towarzyszyły tak wielu naszym przodkom w
trakcie powstań i zrywów narodowych. Proszę Państwa, to był element pewnej historii, ale Choryń to nie tylko historia, to także współczesność. O powiedzeniu kilka słów na temat tej współczesności chciałbym prosić prezesa spółki Danco, pana Tomasza Dutkiewicza. Szanowni Państwo, tyle zostało tutaj powiedziane już o historii, o tym, jak to wspaniałe miejsce jest. I to wszystko oczywiście z prawdą, prawdą dnia dzisiejszego i prawdą historii, ale to, co uzgodniliśmy z panem Emilianem, że wszyscy gospodarze będą mieli coś do powiedzenia, więc gospodarz powiatu i gospodarz gminy już się wypowiedzieli, jeszcze mnie zostało te 5 minut. Szanowni Państwo, za 2 lata przyjdzie nam obchodzić 140 lat powstania Danco jako hodowli. Tą datę przyjmujemy jako datę, która związana jest z rozpoczęciem hodowli przez pana Janasza. To jest... Rozpoczęta była ta hodowla tak naprawdę od pszenicy i od buraka i to była pewna forma walki z zaborcami. Myślę, że w tamtym czasie to było bardzo ważne i to, co się udało, co było prawie że nie do wykonania, udało się Janaszowi, a później też i rodzinie Wolskich, to, że stworzyli nowe odmiany, których my jesteśmy oczywiście kontynuatorem, że udało nam im się wyhodować wtedy odmianę pszenicy, która tak naprawdę zmonopolizowała już w czasie zaborów, a także w okresie międzywojennym rynek polski, ale też i w czasie zaborów na rynku rosyjskim cieszyła się wielką popularnością. To była dańkowska graniatka, taka była do 50. lat, cieszyła się wielką popularnością. My oczywiście, powiem szczerze, tą hodowlę tylko rozwijamy i nie pozwolimy, żeby te zasługi i ten wkład w tak naprawdę w rozwój polskiego rolnictwa i polskiej gospodarki został zaprzepaszczony. Należy wspomnieć też o tym, że to był sposób na walkę z zaborcami. To się doskonale, jak tutaj pan doktor wie i mi tu sugerował, doskonale się to wpisuje w tą historię najdłuższej wojny nowoczesnej Europy. Jest też ważne do przypomnienia fakt, że zaraz po odzyskaniu niepodległości Janasz wydzierżawił dominium Choryń i przeniósł częściowo hodowlę też tutaj. W związku z tym możemy powiedzieć, że od tamtego czasu Danco znajduje się w Choryni i tak naprawdę rozwija do dzisiaj tą hodowlę. Samego Dankowa w naszych strukturach już nie ma. Rodzina państwa Wolskich odzyskała sam majątek, ale oczywiście w Laskach, które było częścią tamtej hodowli, jeszcze do dzisiaj tą hodowlę prowadzimy. I tak bym chciał przejść do tego, co jest dzisiaj. No dzisiaj mamy Danco, hodowlę roślin, spółka strategiczna należąca do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Nadal oczywiście w posiadaniu Skarbu Państwa pośrednio poprzez tą instytucję. Gospodarujemy na 6,5 tysiąca hektarów. Mamy 7 zakładów w całej Polsce. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat bardzo hodowla się rozwinęła. Myślę, że to jest okres wtórnego wielkiego rozwoju tej hodowli. Posiadamy dzisiaj ponad 40% udziału w rynku. To jest sukces wielki i Danco nie tylko jako dankowskie żyto w tej chwili, bo tak jest najbardziej rozpoznawalne, ale przede wszystkim jako pszenżyto, którego jesteśmy twórcami w tej hodowli tutaj. Uważam, że zasługuje na podziw i jest mi niezmiernie miło, że mogę kontynuować tę wielką tradycję nie tylko już Janasza, Wolskich, ale także moich poprzedników, także Karola Marciniaka, który tu jest obecny. Jest mi niezmiernie miło, że możemy dalej tę hodowlę prowadzić, że możemy nasiennictwo na najwyższym poziomie
też propagować i częściowo też je tworzyć. I chciałbym powiedzieć, że będziemy dbali o tą historię hodowli, ale też to nasze spotkanie myślę, że jest też dowodem na to, że dbamy nie tylko o historię hodowli, ale także o historię, o tą misję, którą już nasi założyciele mieli, misję społeczną i taką misją też się kierujemy i na pewno w przyszłości też będziemy się kierować. A także to, że my do biznesu, tak jak i kiedyś, tak i dzisiaj podchodzimy w ten sposób, że oczywiście musimy zarabiać pieniążki, musimy mieć pieniądze na to, żeby rozwijać hodowlę, nieść ten postęp biologiczny, ale także na to właśnie, żeby móc być współtwórcami takiego wieczoru jak dzisiaj chociażby. Dziękuję bardzo i życzę miłego wieczoru. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za te wspaniałe słowa. Aura powoli się zmienia, więc ja nie będę mówił długo. Proszę Państwa, Choryń to miejsce wyjątkowe. Wyjątkowe z jednego powodu. Tutaj historia jest ciągle żywa. Pamięć o Mickiewiczu, pamięć o generale Taczanowskim, pamięć o powstańcach wielkopolskich, którzy z tej miejscowości się wywodzili. To wszystko jest gigantycznym kapitałem, który musimy wykorzystać. To jest kapitał, który w dniu dzisiejszym jest najlepszym depozytem dla tego najmłodszego pokolenia, które tak licznie dzisiaj również do Choryni przybyło. Proszę Państwa, niezwykle istotna współcześnie jest oczywiście pamięć historyczna. Od nas zależy, jakie społeczeństwo wychowamy, jak wiele przekażemy młodemu pokoleniu, tak wiele ono będzie w stanie zdziałać w przyszłości. Proszę Państwa, książka o Choryni nie powstałaby, gdyby niewiele osób, które zechciały ją współfinansować, ale również nie powstałaby, gdyby nie jedna osoba niezwykle skromna, niezwykle pracowita, choleryczna, bo i pewien choleryzm ma w nazwisku, jak często sobie żartujemy, pani Janina Chodera, której książkę tą dedykowałem, a która od początku serii jest przy mnie, bardzo dociekliwie, pilnie wyjaśnia, co prałat miał na myśli, a to zadanie niezwykle trudne momentami. Dlatego w tym momencie chciałbym pani Jance serdecznie podziękować, poprosić ją tutaj na moment. Proszę Państwa, brawa jej się naprawdę należą. Proszę Państwa, życzyłbym każdemu, aby miał nad sobą takiego dobrego anioła stróża, jakim jest pani Janka i zawsze czuwa. Chciałbym wywołać do siebie na momencik, jeżeli mogę, pana prezesa, panią Danutę Hondzlik i pana Karola Marciniaka. Ta trójka niezwykle silnie motywowała mnie do tego, aby zwłaszcza rozdział o Danko, który w książce się znajduje, był jak najbardziej fachowy. Za tą pomoc i motywację bardzo dziękuję. Bardzo również chcę podziękować panu profesorowi Janowi Skuratowiczowi, który pomimo i obowiązków rodzinnych i wielu innych zawodowych znalazł czas, żeby przyjechać do Choryni, doradzić, narysować, podpowiedzieć i dzięki temu ta książka ma taką formę, jaką ma, a myślę, że ma formę nie najgorszą. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, chciałbym może grupowo wywołać, jeżeli Państwo pozwolicie. Pan starosta musiał niestety wybyć, ale jest pani Turska, w związku z czym poproszę panią Reginę, pana wójta Andrzeja Przybyłem, pana Pawła Wachowiaka i pana Macieja Cudaka. To jest czwórka sprawiedliwa w środku, łotry po bokach, którzy przyczynili się do tego również, że książka mogła się ukazać.
Proszę Państwa, Taczanowski pojawił się w pieśni. Pojawili się jego potomkowie. Ale myślę, że Choryń bez generała Edmunda nie byłaby tą samą Chorynią. To postać niezwykle wyjątkowa, zapisana w historii nie tylko ziemi kościańskiej, ale historii Polski. To postać troszeczkę zapomniana, zatem myślę, że doskonale będzie przypomnieć tą postać. I proszę Państwa, gromkimi brawami przywitajmy generała Taczanowskiego, który właśnie wjeżdża do Choryni. U stóp moich kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, obok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy? Czy te słowa przez Mickiewicza napisane okazały się prorocze? Dzisiaj jestem w Choryni, gdzie serce moje zawsze wraca, by co rusz wyruszać w podróż. Dla wielkiej i pięknej ojczyzny tak często opuszczałem tę małą, choryńską ojczyznę. Jednak dzisiaj, jak nigdy wcześniej, czuję, że w gruncie rzeczy nigdy stąd nie wyjechałem. Zawsze była tu cząstka mnie. Wspominam 1830 rok, kiedy wieczorem w ciemnym płaszczu do mojego ojca przyjechał Mickiewicz. Do dziś mam w uszach dźwięk jego głosu, improwizacje, które wygłaszał w choryńskiej bibliotece. Ojciec, zasłuchany i wpatrzony w natchnione oblicze wieszcza, zdawał się być nieobecny. Pamiętam pierwsze strofy mówiące o Julianie Ordonie. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem w pole. 200 armat grzmiało, artylerii ruskiej ciągnął się szeregi prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. I widziałem ich wodza, przybiegł, mieczem skinął i jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął. Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota długą, czarną kolumną, jako lawa błota, nasypana iskrami bagnetów, jak sępy czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy. Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona, jak głaz bodzący morze, reduta Ordona. 6 tylko miała armat. Wciąż dymią i świecą. I nie tyle prędkich słów gniewne usta miecą, nie tyle przejdzie uczuć przez duszę w rozpaczy, ile z tych dział leciało bomb, kul,
i kartaczy. Patrz. Tam granat w sam środek kolumny się nurza, jak fale bryła lawy, puk dymem zachmurza. Pęka wśród dymu granat, szyk pod niebo leci i ogromna łysina wśród kolumny świeci. Tam kula, lecąc z dala grozi, szumi, wyje. Ryczy jak byk przed bitwą, miota się, grunt ryje. Już dopadła, jak boła wśród kolumn się zwija, pali piersią, rwie zębem, oddechem zabija. Najstraszniej nie widać, lecz słychać po dźwięku, po wyleniu się trupów, po ranionych lejęku. Gdy kolumnę od słońca do końca przewierci, jak gdyby środkiem wojska przeszedł anioł śmierci. Dźwięk tych armat słyszę, ale czy to działa ordonowe? Czy spod Pyzdr, Koła, Ignacewa, Konarzewa, Łaska, Goszczanowa, czy tak feralnej dla nas Kruszyny? Przed oczyma mam moich towarzyszy broni, ich zapał, wiarę w zwycięstwo, a zarazem ciągle towarzyszy mi myśl, że niekoniecznie walka powstańcza była potrzebna. Może inną należało pójść drogą, ale tak musiało być. Sen i wspomnienia ciążą mi coraz bardziej. A z sennym marzeniem jeszcze wyraźniej widzę tamte wydarzenia. Przypomnijcie, druhowie, gdzie walczyliście. Łasku! Wyspie! Kutno! Ciepowo! Kruszyna! Druhowie, odpocznijcie. Zapraszam. Ileż to twarzy, ileż wspomnień. Marato czy sen? Rzym. Wieczny Rzym. Papież i Garibaldi. Dwie monarchie, dwie wizje świata. Serce, wiara i ideały demokracji. Piękne i trudne były te dni. Trudno być prorokiem we własnym kraju. Po powrocie z Italii boleśnie o tym się przekonałem. Zjednoczenie Włoch odbyło się kosztem państwa kościelnego. Było to zło konieczne. Ale ani ja, ani wielu mnie podobnych, walcząc po stronie Garibaldiego, nie wystąpiło przeciwko Piusowi IX. Obiektywnie patrząc, państwo watykańskie i obszar, którym władało, był najbardziej zacofany gospodarczo, ekonomicznie i społecznie wśród wszystkich części Italii. Ale było najpiękniejsze. Każdy, kto ze szczytu Montorio spojrzał na Tybr, widoczną w oddali kopułę bazyliki świętego Piotra, czuł pokorę wobec stuleci. Walki o Rzym były zaciekłe. Papież uciekł z miasta. To nie tak miało wyglądać. Ludwik Napoleon wysłał na pomoc wojska francuskie. To tylko skomplikowało sytuację. Napełniony duchem rewolucyjnym lud opanował miasto.
Obrona Rzymu przed wojskami koalicyjnymi była tragiczna. Uciekający w stronę Wenecji Garibaldi zabrał z sobą żonę. Anita, bo tak było jej na imię, brzemienna, zmarła po drodze. To nie tak miało wyglądać. Rok 1859 przyniósł wojnę francusko-austriacką. Król Włoch Wiktor Emanuel II Garibaldiego uczynił naczelnym wodzem i generałem. Upadła Sycylia. Cieśnina Mesyńska została podbita. Wreszcie nastało słynne spotkanie w Teano. Garibaldi spotkał się z Wiktorem Emanuelem i ogłosił go królem całych Włoch. Cóż to był za dzień. Potem wkroczenie do Neapolu i faktyczne narodziny Włoch. Ale to dopiero połowa sukcesu. I wtedy pojawiłem się ja w Rzymie. Garibaldiemu do pełni brakowało zdobycie miasta Romusa i Remulusa oraz Wenecji. Wiktor Emanuel nie chciał atakować papieża. Garibaldi nie miał oporów. Trafił jednak do więzienia. Nastał rok 1863. Garibaldi wzywał, by nie opuszczać Polski. Jak więc ja mogłem opuścić Włochów? W czasie wojny francusko-pruskiej Włosi stanęli po stronie Prus. Osłabieni Francuzi odwołali garnizon broniący Rzymu. Miasto stało otworem. Państwo kościelne przeszło do historii. Czy historia potoczyłaby się inaczej, gdyby nie Garibaldi? Myślę, że duch demokracji i tak by zwyciężył. Jakże piękny jest ten wieczór. Jak dobrze czuć na ramieniu dłoń anieli. Jak dobrze patrzeć na radosne twarze Stefcia, Kasi, Anielci, Józia, Władysia. Jak dobrze tu. Gdzie tęskno mi zawsze do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżop gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała. Na wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą. Szanowni Państwo, ogromne słowa podziękowania dla Arkadiusza Wesołka, pseudonim Edmund Taczanowski. Bardzo dziękujemy. Słowa gorącego podziękowania, ale od razu powiem, że to nie ostatnia chwila, w której widzimy tych jakże reprezentatywnych dla ziemi wielkopolskiej, niezwykle pracowitych rekonstruktorów, którzy jeszcze w dniu dzisiejszym, tego wieczoru powrócą. Póki co gromkie brawa dla nich, aby nie opadli z sił przed dalszą częścią. Bardzo panom dziękujemy.
Proszę państwa. No, panie generale. Mieliśmy przed momentem tradycję i doświadczenie, którą utożsamiał chór Arion. Przed nami młode talenty, wspaniałe postaci, ogromny żar ducha, niebywały talent i gotowość pokazania tego talentu w dniu dzisiejszym. Przed nami koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia księdza doktora Jana Surzyńskiego w Kościanie. Brawa dla wszystkich występujących. Jako pierwsza wystąpi przed nami Zuzanna Spławska z klasy fletu magister Agnieszki Panas, która wykona utwór Pan Pastoral. Zapraszamy. Proszę państwa, kolejny utwór wykona Filip Kauch z klasy fortepianu magistra Mariana Michałowicza. Filip zaprezentuje utwór Feliksa Nowowiejskiego, wals Lente. Brawa dla Filipa. Thank you.
Bardzo dziękujemy Filipowi. Tutaj zdradzę, że Filip jest naszym najmłodszym wykonawcą w dniu dzisiejszym. Pragnę serdecznie zaprosić Igora Szwarca z klasy gitary magistra Krzysztofa Mieszły, który zaprezentuje utwór Jana Sebastiana Bacha, Burę G-dur. Zapraszam. Kolejny utwór przed nami, tym razem w wykonaniu Zofii Miller z klasy wiolonczeli magister Katarzyny Granos. Zosia zaprezentuje humoreskę Antoniego Dworzaka, a akompaniuje jej, jak i pozostałym uczestnikom, pani Katarzyna Wojtkowiak, którą już teraz nagrodźmy brawami. Dziękujemy.
Przed nami Alicja Kowalska z klasy fletu magister Agnieszki Panas, akompaniament magister Katarzyna Wojtkowiak. Alicja wykona sonatę 12, część 3 i 4 Roberta Valentin. Zapraszam. Bardzo dziękujemy. Przed nami Adrian Szczepaniak z klasy fortepianu magistra Stanisława Dychy. Adrian zaprezentuje Etiudę Amol op. 409 numer 4 z repertuaru Karla Czernego. Zapraszamy. Szczęśliwa siódemka przed nami i Nina Szwart z klasy skrzypiec magistra Bogusława Wąsowskiego, która zaprezentuje walc z repertuasu Balesa Dvarionasa.
Zapraszam. Proszę Państwa, odwiedził nas przed momentem Edmund Tachanowski, a za moment muzycznie odwiedzi nas nie kto inny jak Fryderyk Chopin. Tym razem w wykonaniu Filipa Kaucha z klasy fortepianu magistra Mariana Michałowicza, Polonez A-dur Fryderyka Chopina. Brawa! Thank you.
Państwa po raz kolejny przed nami Igor Szwarc z klasy gitary magistra Krzysztofa Mieszły. Tym razem kaprys e-moll z repertuaru Luigiego Lenaniego. Zapraszamy. Bardzo dziękujemy, a przed nami Maria Ospałek z klasy fletu magister Agnieszki Panas, akompaniament magister Katarzyna Wojtkowiak. Maria zaprezentuje affabile z repertuaru Małgorzaty Ryk. Zapraszamy. Thank you.
Przed nami raz jeszcze Zosia Miller z klasy wiolonczeli magister Katarzyny Granus, akompaniament magister Katarzyna Wojtkowiak. Zosia zaprezentuje sonatę z repertuaru Bernharda Romberga. Zapraszamy. Thank you.
przed nami raz jeszcze Adrian Szczepaniak z klasy fortepianu magistra Stanisława Dychy, tym razem w utworze Ragtime z repertuaru Scotta Joplina. Zapraszamy. Proszę Państwa, dzisiaj piątek, co prawda nie 13, ale 13 utwór będzie utworem ostatnim w ramach dzisiejszego koncertu. Na scenę poproszę Borysa Karmelskiego z klasy trąbki magistra Bartosza Ratajczaka, akompaniament magister Katarzyna Wojtkowiak. Borys wykona Andante et Allegro z repertuaru Roberta Cleris. Zapraszamy. Thank you.
Ogromne brawa i ogromne podziękowanie dla wszystkich uczniów. Moi drodzy, promocja w Choryni nie będzie tylko o samej Choryni, ale parę słów o każdym z artystów chciałbym powiedzieć, bo myślę, że nie tylko wypada, ale trzeba. Zapraszam was serdecznie. Maria Ospałek, lat 12, uczennica klasy fletu magister Agnieszki Panas i jednocześnie uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie. Jest miłośniczką książek i filmów, fanką Gwiezdnych Wojen. Lubi sporty z dreszczykiem emocji, lubi wspinaczkę, parki linowe, morsowanie. Gra na flecie poprzecznym sprawia jej dużo radości. Brała udział w konkursach ogólnopolskich, m.in. w Poznaniu i Piotrkowie Trybunalskim oraz zajęła pierwsze miejsce na pierwszym dziecięco-młodzieżowym konkursie muzycznym imienia księdza doktora Józefa Surzyńskiego. Brawa dla Marii Ospałek. Adrian Szczepaniak, lat 19, tegoroczny maturzysta, absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej imienia księdza Józefa Surzyńskiego w klasie fortepianu magistra Stanisława Dychy, a od września uczeń szkoły drugiego stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu. Interesuje się tańcem nowoczesnym w stylu breakdance, robot, popping, hip-hop, a przede wszystkim w stylu elektroswingowym i shuffle dance, gdzie w ostatnim czasie występował na licznych scenach i wydarzeniach, pokazując swoją choreografię. Szkoda, że nie pokazał dzisiaj, ale może jeszcze na drodze. Kocha grać na pianinie i fortepianie i ukazywać muzyczny przekaz. Interesują go również gry komputerowe i ich fabuła oraz świat kinowy, gdzie inspiruje się filmami. Brawa dla Adriana Szczepaniaka. Filip Kauch, lat 9, uczeń klasy fortepianu magistra Mariana Michałowicza. Filip oprócz gry na fortepianie uwielbia czytać książki z różnych dziedzin. Posiada wiedzę o otaczającym go świecie. Zna wielu kompozytorów i pianistów, nie tylko polskich. Interesuje się ich bogatym życiem. Filip lubi komputer, z którego też czerpie ciekawe informacje na temat swojej pasji. Jego hobby to również pływanie, rysowanie ołówkiem, a przede wszystkim zwierzęta, najbardziej psy. Jego najlepszym przyjacielem w domu jest Max, pies, który jest z nim od samego początku, czyli 9 lat. Filip w tym roku zdobył drugą nagrodę na 6. ogólnopolskim konkursie pianistycznym Forum Młodych Pianistów w Poznaniu i zajął pierwsze miejsce na 11. regionalnym konkursie pianistycznym w Gostyniu oraz pierwsze miejsce w pierwszym dziecięco-młodzieżowym konkursie muzycznym imienia księdza doktora Józefa Surzyńskiego. Brawa dla Filipa Kaucha. Nina Monika Szwarc, lat 11, uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Kościanie w klasie skrzypiec Bogusława Wąsowskiego. Nina była uczestniczką 14. szkolnego konkursu muzycznego o laur szkoły oraz koncertów na rzecz lokalnego środowiska. Gra na skrzypcach w rodzinnym zespole szantowym. Wolny czas dzieli między treningi i judo, jest brązową medalistką w Mistrzostwach Wielkopolskich w judo dzieci, brązową medalistką 4. memoriału imienia Zbigniewa Pola. Interesuje się również narciarstwem, pływaniem i żeglarstwem. W wakacje uprawia turystykę górską, otrzymała brązową odznakę turystyczną, górską rzecz jasna, a poza tym jest molem książkowym i miłośniczką wszelakich sztuk plastycznych. Brawa dla Niny Moniki Szwarc. Nie wiem, czy to zbieżność nazwisk. Igor Marcin Szwarc, lat 14. Tegoroczny absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej imienia księdza doktora Józefa Surzyńskiego w Kościanie w klasie gitary Krzysztofa Mieszały.
jest uczestnikiem 23 słupeckich spotkań muzycznych, zimowych warsztatów gitarowych w Dusznikach Zdroju, 7 ogólnopolskiego konkursu gitarowego w Zielonej Górze, 4 kępińskiego festiwalu i 13 ogólnopolskiego konkursu gitary klasycznej imienia Tanzmana w Kępnie. W 2018 roku zdobył wyróżnienie w pierwszym dziecięco-młodzieżowym konkursie muzycznym imienia księdza doktora Józefa Surzyńskiego. Znany w kościańskim klubie żeglarskim jako pierwszy gitarzysta w rodzinnym zespole szantowym. Igor wolny czas dzieli między treningi judo, brązowy medalista 4 memoriału imienia Zbigniewa Pola. Interesuje się również narciarstwem, pływaniem i żeglarstwem. Po 14 urodzinach w jego planach jest uzyskanie patentu żeglarskiego i ukończenie kursu płetwonurka. Kocha obcować z naturą, zwłaszcza z górami i lasem, które są dla niego drugim domem. Jest survivalowcem i miłośnikiem turystyki górskiej. Również zdobył brązową górską odznakę turystyczną. Interesuje się również wspinaczką i eksploracją jaskiń na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Brawa dla Igora Marcina Szwarca. Borys Karmelski, lat 13, tegoroczny absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Kościanie w klasie trąbki magistra Bartosza Ratajczyka, wcześniej magistra Pawła Jaśkowiaka, a od września uczeń Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia w Poznaniu. Nagradzany m.in. podczas ogólnopolskich konkursów zespołów kameralnych w Bystrzycy Kłodzkiej, a także podczas przesłuchań orkiestr dętych, m.in. w Osiecznej. Jest laureatem głównej nagrody w tegorocznym szkolnym konkursie muzycznym o laur szkoły. Przez 5 lat czynnie wspierał orkiestrę dętą Ton w Kościanie. Występuje nie tylko podczas koncertów szkolnych, ale również można podziwiać jego umiejętności podczas otwarcia sesji Rady Miejskiej Miasta Kościana. Poza muzyką interesuje się zagadnieniami matematycznymi. Równie dobrze jak w świecie muzyki porusza się w świecie wirtualnym, poświęcając czas grom komputerowym. Ostatnio odkrył w sobie również pasję rzeźbiarską. Brawa dla Borysa Karmelskiego. Zuzanna Skławska, lat 13, jest tegoroczną absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej w Kościanie w klasie fortepianu poprzecznego pani magister Agnieszki Panas. Przygodę z muzyką zaczęła mając 6 lat. Zauważona została już w zerówce przez pedagogów zespołu szkół nr 4 w Kościanie. Początkowo zafascynowana była śpiewem. W 2012 roku Zuzia wzięła udział w konkursie piosenki przedszkolaków, przechodząc eliminację w Kościanie, dalej rejonowe w Lesznie, ostatecznie śpiewając w finale w Poznaniu. W tym samym roku zainteresowana muzyką zdecydowała się zdawać egzamin do Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Kościanie. Zuzia nie boi się wyzwań. Wielokrotnie brała udział w różnych konkursach, zdobywając wyróżnienia i nagrody. Często też występowała na koncertach odbywających się w różnych zakątkach ziemi kościańskiej, czego dowodem jest dzisiejszy koncert w Chorynie. Brawa dla Zuzanny Skławskiej. Alicja Kowalska, lat 11, uczennica w klasie fletu magister Agnieszki Panas w Szkole Muzycznej w Kościanie. Uwielbia śpiewać i tańczyć nowoczesne tańce. Alicja oprócz muzyki i gry na flecie interesuje się przygodą i zwierzętami. Zwierzęta kocha od dziecka. Oczywiście ma swoje zwierzęta, kota. Lubi oglądać programy telewizyjne z różnymi ciekawostkami. Jej pasją jest także sport. Lubi oglądać programy telewizyjne z różnymi ciekawostkami. Jej pasją są biegi, piłka nożna oraz narciarstwo. Sprawia jej przyjemność liczenie zadań, ponieważ matematyka jest jej wielką pasją. Lubi pisać wiersze, choć język polski nie jest jej dziedziną. Bierze udział w koncertach szkolnych i konkursach. Brawa dla Alicji Kowalskiej. Zofia Miller, lat 9, jest uczennicą klasy wiolonczeli Katarzyny Granos w Państwowej Szkole Muzycznej w Kościanie. W
maju 2017 roku została laureatką piątych łużyckich spotkań wiolonczelowych w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Żarach. W roku 2016 oraz 2017 Zosia zdobyła wyróżnienie pierwszego stopnia w szkolnym konkursie muzycznym o laur szkoły. Lubi czytać książki o tematyce fantastycznej, interesuje się również mitologią grecką. Swoich sił próbuje także w rysunku i malarstwie. Uwielbia zwierzęta, zwłaszcza koty, które pojawiają się w każdych jej pracach. Brawa dla Zofii Milek. I proszę Państwa, akompaniatorka, pani Katarzyna Wojtkowiak, urodzona w Kościanie, absolwentka Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia księdza doktora Józefa Surzyńskiego w Kościanie oraz Szkoły Muzycznej drugiego stopnia imienia Romana Maciejewskiego w Lesznie. W czerwcu 2015 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia magisterskie w Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie fortepianu profesora Waldemara Andrzejewskiego. Swe umiejętności doskonaliła podczas studiów podyplomowych w Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie profesor Marii Szwajgier-Kułakowskiej, które ukończyła w czerwcu 2017 roku. Obecnie pracuje jako nauczyciel fortepianu i akompaniator w swych macierzystych szkołach. Do jej największych osiągnięć zaliczają się m.in. pierwsza nagroda w kategorii duetów fortepianowych na międzynarodowym konkursie muzycznym pod patronatem ministra kultury Francji w Le Perret-sur-Marne, region paryski, oraz druga nagroda w kategorii duetów fortepianowych na 14. międzynarodowym konkursie muzycznym imienia Juliusza Zarembskiego w Warszawie oraz druga nagroda w kategorii duetów fortepianowych na 22. konkursie pianistycznym w Rzymie. Brawa dla pani Katarzyny Wojtkowiak. Proszę Państwa, myślę, że brawa należą się też rodzicom wszystkich występujących, którzy przygotowali swoje dzieci w tak wspaniały sposób. Poświęcili czas, że chcieli dzisiaj tutaj przyjechać. Brawa dla wszystkich rodziców i pomagających tej uroczystości. Słowa podziękowania chcę również skierować wobec panów techników i akustyków z Kościańskiego Ośrodka Kultury, którzy dzisiaj dzielnie pomagali występującym artystom. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy raz jeszcze. Proszę Państwa, wspomniałem, że rekonstruktorzy jeszcze się pojawią, tym razem w scence z Powstania Wielkopolskiego. Proszę Państwa, jeszcze za moment będziemy mieli okazję zobaczyć ponownie powóz, który dzięki uprzejmości pana Andrzeja Jęcza i Stadniny Koni w Racocie możemy dzisiaj podziwiać. A to obiekt wyjątkowy, bo tym właśnie powozem Ignacy Jan Paderewski z dworca w Poznaniu wyruszył do bazaru. Można powiedzieć, że jest to wyjątkowy historyczny element, który pokazuje, jak bardzo Choryń, jak bardzo Racot, jak bardzo ta ziemia jest związana z dziejami Powstania Wielkopolskiego. Myślę, że jest to niebywała okazja. Bardzo dziękujemy panu prezesowi za wypożyczenie, za udostępnienie powozu Paderewskiego. Dziękujemy również panu woźnicy i zapraszamy rekonstruktorów. Witam Państwa, Jarosław Dzikowski nazywam się. Chciałbym powiedzieć kilka słów o Powstaniu Wielkopolskim i o Wojsku Wielkopolskim. Na początek chciałem powiedzieć o mundurach.
kolega, który tutaj stoi obok, jest w mundurze z pierwszych tygodni Powstania Wielkopolskiego. Tak mógł wyglądać powstaniec Wielkopolski w początkowym okresie Powstania Wielkopolskiego. Rekonstruktorzy, którzy tutaj ćwiczą musztrę, są w mundurach wojsk wielkopolskich. Armia Wielkopolska powstała bezpośrednio po powstaniu i została stworzona z powstańców wielkopolskich. Powstanie wielkopolskie trwało 52 dni. Armia Wielkopolska liczyła pod koniec lutego 1919 roku 32 tysiące ludzi. W Powstaniu Wielkopolskim poległo 2289 powstańców. 64 Wielkopolan zostało oznaczonych Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari za udział w Powstaniu Wielkopolskim. 6 stycznia powstańcy zdobyli lotnisko na Ławicy. Dowodził nimi Andrzej Kopa. Wartość zdobytego tam sprzętu szacuje się na 200 milionów marek niemieckich. Dla porównania podam, że jedno piwo na starym rynku wówczas kosztowało około 20 pfenigów. Zdobycz ta w postaci samolotów, sprzętu lotniczego była największą zdobyczą w historii oręża polskiego. Kilka słów o uzbrojeniu powstańców i żołnierzy wojsk wielkopolskich. Przed rekonstruktorami stoi karabin maszynowy, czyli kulomiot MG-08. Szybkostrzelność około 600 strzałów na minutę. Broń indywidualna żołnierzy to karabiny Mauser. Broń podoficerów, pistolet Parabellum niemieckiej produkcji. Żołnierze Armii Wielkopolskiej byli najlepiej wyekwipowani i wyposażeni w czasie wojny polsko-bolszewickiej. To wielkopolskie pułki dotarły do Kijowa i brały udział w bitwie warszawskiej. Na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze, przeczytać krótki życiorys jednego z mieszkańców Choryni. Stefan Losy, urodzony w 1895 roku w Turwi, powstaniec wielkopolski, żołnierz Wojska Polskiego, syn z małżeństwa Szymona i Katarzyny. W 1915 roku został powołany do armii niemieckiej, do formacji saperów. Ranny na froncie. Stefan Losy brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku. Najpierw w walkach ulicznych w Poznaniu, następnie na froncie pod Poniecem i Krobią. Był członkiem obsługi karabinu maszynowego w pociągu pancernym na linii Gniewowo-Złotniki. Po zakończeniu powstania został wcielony do służby czynnej w Wojsku Polskim. Zwolniony w stopniu kaprala. Po powrocie z wojska rozpoczął pracę jako leśnik w leśnictwie Kotusz. Podczas II wojny światowej pracował jako robotnik rolny. W latach 70. mianowany podporucznikiem Wojska Polskiego. Po II wojnie światowej mieszkał w Choryni, pracował jako leśnik w PGR Choryń. Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Podejrzewam, że starsi mieszkańcy Choryni pamiętają tego człowieka, który chodził tutaj w mundurze Wojska Polskiego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, za mundurem panny sznurem, więc podejrzewam, że panowie nie odmówią, jeżeli ktoś będzie chciał pamiątkowe zdjęcie z nimi sobie wykonać.
Bardzo dziękuję Jarosławowi Dzikowskiemu, wszystkim rekonstruktorom, wspaniałej grupie, która od razu chwyciła pomysł, zechciała dzisiaj przybyć w tych wspaniałych mundurach. Myślę, że w roku obchodów stulecia odzyskania niepodległości, stulecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego, nie sposób nie było przypomnieć tych wspaniałych postaci. Proszę Państwa, na zakończenie, jako że troszeczkę podejrzewam, że się nasiedzieliśmy, to chciałbym Państwa zaprosić, abyśmy wspólnie przeszli na moment pod kościół, który zbudował Józef Taczanowski. W tym roku obchodzimy 80-lecie od przeniesienia szczątków generała Edmunda Taczanowskiego z Choryni na cmentarz Powązkowski w Warszawie. Myślę, że nie będzie wspanialszym wyrazem tego, jak pamiętamy i jak ważna jest dla nas historia, jak przejście właśnie pod kościół, gdzie znajduje się krypta rodziny Taczanowskich i złożenie tam kwiatów. Wszystkiego nie można przewidzieć.